Cześć wszystkim, tutaj Tajfun. Dziś tak bardziej, troszeczkę inaczej. Strzelba. Chyba jeszcze nie było strzelby. Jest to strzelba CM, moim zdaniem bardzo udana seria replik. Zarówno budżetowych, tych za około 150 zł, jaką będzie ta, i tych stalowych, znalowych, czy z innych stopów vibranium za około 300 zł. Będzie to cymka w wersji CM350, czyli krótkie M870. Standardowy cymę karton. W środku mamy replikę kuleczki niewiadomej masy, wagi, ilości, jednego z Shellsa. Wyciągniemy na 30 kulek. Shellsy są dostępne u nas w sklepie. Można je dokupić. Pasują Shellsy Double Eagle cymy i Tokio Marui. Szybko ładowarka, którą zostawimy, bo mam już nabitą kulkami przy sobie. Oraz to strzelbę wycior. Może moja nie miała wycioru, bo miałem taką samą i nie miałem w niej wycioru. Clip, clip. No i silikon, którego nie wiemy. Dobra, pompeczka. Kilogram 200, no czyli w sumie mało w końcu. Polimer. Lufa jest zewnętrzna metalowa. Spust jest metalowy. I uchwyt przedni do zawieszenia jest metalowy. Ma około 900 mm. Tutaj mamy przelotkę, którą możemy sobie, nie wiem, kółko od kluczy, parakord założyć, którą przednią część do zawieszenia. Żeby, no to tak, zacznijmy od tego. Tu mamy, pokazywał nożem, bezpiecznik. Z tej strony i z tej strony. Taki wciskowy. Wciskamy, nie strzelamy, nie wciśnięte, strzelamy. Jest to pump action. Tu, o, tu jest fajne, czułenko się rusza. Mi się bardzo podoba. Musimy oddać strzał. Powinno być widać ruch tego czułenka. Producent podaje około 230 fps na trzech lufach. Jest ok, do Cykuba. Fajnie się mi ta strzelba sprawdzała. Sprężyna nie chodzi tak ciężko. Jest ok, można przeładować ręką normalnie, ale i można pomagać sobie masą ciała. By dostać się do Shellsa, bierzemy tego dingsa. Tu się coś przycięło, przymarzło. Trzeba czasami im pomóc. Ładujemy tego Shellsa. Tak. Zamykamy i masakrujemy. O. A jak jest Shells, to się otwiera. Dobra, nabijemy tego Shellsa. Standardowo szybko ładowarką, jak inne magazynki, bierzemy z góry. Weszło około 30 kulek. Teraz tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, ta strzelba jest wykonana z tworzywa sztucznego. Mimo wszystko jest to wytrzymałe tworzywo sztuczne. No świeci się, no widać, że to jest jednak chińszczyzna, nie tak jak w G&G czy Amoebach, ale waży około 100 kg. Waliłem się na swój głupi ryj z tą strzelbą. I się nic nie stało. Polecam. Dobra. Schronujemy na tych trzech lufach, zobaczymy, może coś z tego będzie. Pamiętamy o ochronie oczu, która jest najważniejsza w naszym pięknym i wymagającym sporcie. Więc i do roboty. Skoro magazynek ma 30 kulek, repla ma 3 lufy, więc oddajemy 10 strzałów na szelcie.216, 220, 213, 219, 210. I teraz powinno już być pusto. Tak, już było pusto. Możemy sprawdzić, ładując jedną kulkę, ile jedna kulka pokaże. Tutaj taki cytek się wysuwa, jak jest, żeby wszystkie kulki zostały podane. Jest to fajne.
Zostaje na przykład trzy kulki ostatnie. Strzelimy sobie jedną kuleczką. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. ...306. Także spoko. No nie mamy tutaj przyrządów celowniczych, za to mamy taką perforowanie, wycięcie, jak to w strzelbie. Palny odpowiednik GM 870 też tak jest. Także jak ktoś potrzebuje fajnej pompki do Cekuba jako awaryjki albo pierwszej repliki, są to małe koszty, zbliżają się święta, zawsze możemy podarować to komuś jako prezent. No ja bym się ucieszył. Lubię strzelbę, ta jest fajna, także wszystkich chętnych do zakupu różnych pompek Cymy, a zresztą nie tylko Cymy i innych replik, zapraszam do naszego sklepu stacjonarnego i internetowego oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych. Bye!